Cześć, to jest Faral, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku zapolujemy sobie na nowego zadymiarza Gasa. Mamy do otwarcia ponad 96 Brawl Boxów oraz kilkanaście Megaboxów, więc dzisiaj będzie przekozacki opening. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, zostawiajcie łapeczki w górę. Pamiętajcie, że każda łapka w górę zwiększa szansę na wydropienie nowego zadymiarza ze zwykłej skrzynki. I chciałem wam zapowiedzieć przekozacki odcinek, który pojawi się prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, gdzie mojemu przyjacielowi Szakowi wymyślałem różne dziwne misje, które musiał wykonać, a za każdą wykonaną misję otrzymywał ode mnie jednego Megaboxa. Film wyszedł naprawdę mega fajnie, spodziewajcie się go już niebawem na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić właśnie tego filmu. Przypominam, że do sklepu pixieshop.pl wleciała nowa, strasznie dobra kolekcja z 8 nowymi wzorami, więc wbijajcie w link w opisie. Oferta jest limitowana, więc kto pierwszy, ten lepszy. Zachęcam każdego do kupna, a teraz idziemy do gry. Jesteśmy już na moim koncie i sprawdźmy sobie, co mamy w sklepie. Oczywiście mamy ofertę specjalną, za 23 zł możemy kupić Gasa wraz z nową emotką, ale na chwilę obecną my tego nie zrobimy, ponieważ sobie na niego zapolujemy. Za darmo mamy do odebrania monety, punkty mocy do sama. O kurczę, mógłbym wszystkie kupić, aby podnieść go na poziom wyżej. Na razie tego nie będę robił, ponieważ prawdopodobnie dużo punktów wypadnie mi ze skrzynek. Jak widzimy, w promocji jest Tara, Kiełek oraz Modliszka Rosa. Ja się skuszę w dzisiejszym odcinku na Modliszkę Rosę, bo jest po prostu przekozacka. A jeżeli wy też się skusicie na kupienie gemów, pamiętajcie, żeby użyć kodziku Farel w sklepie. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga, dzięki temu mogę na przykład robić dla was konkursy, więc dziękuję każdemu za wsparcie. Kodzik Farel wpisany, Modliszka Rosa zakupiona. Mamy to. Jest przecudowna. Jak widzicie, brakuje mi tylko jednego zadymiarza, więc zabieramy się za opening. Może zacznijmy po prostu od poprzedniego sezonu i lecimy od razu z megaboxami. Pierwszy megabox. 7 przedmiotów. Okej. No ale niestety nic ciekawego. Kolejny megabox. 7 przedmiotów. No i wypadło nam tylko wyposażenie oraz kilka monet niebieskich. Okej. Trzeci megabox, 7 przedmiotów dalej. Wyposażonko, więc spoko, zawsze to do przodu. Punkty mocy do B mi się przydadzą, bo chcę ją podnieść na poziom wyżej. Kolejny megabox, chyba już czwarty. No i na razie licho. Piąty. 8 przedmiotów było, więc coś się będzie działo, moi kochani. Jest, 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 jest. Świecący się kwadracik. I uwaga, star power do sama. Po przeładowaniu pięścią łomotów sam natychmiast otrzymuje 30% punktów życia. Nieźle. 2000 golda do przodu. Oto lecimy dalej. Duża skrzyneczka. 4 przedmioty. Nic ciekawego. Kolejna. Kolejne 4 przedmioty. Nadal nic ciekawego. Zwykła skrzyneczka. Aj, nie trafiłem. Otworzyłem zwykłego boksa. Dobra, teraz zwykła skrzynka. 3 przedmioty. Przeklikamy sobie szybciej takie zwykłe skrzyneczki, gdzie nie ma świecącego kwadracika. Wow. Jeden przedmiot tylko? To nieźle. Mój drogi widzu, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to zostaw teraz łapkę w górę, bo ta twoja łapka w górę zwiększy mi szansę na wydropienie nowego zadymiarza. Uwaga, klikamy. Mega skrzynka. Bum! Oj, chyba nie zostawił każdej łapki. Bo nic tutaj nie było. Nawet żadnego bonusika. 6 przedmiotów tylko. Co jest z tym megaboxem? Jakiś taki oszukany? Punkty mocy, dobra. Duża skrzynka. To była mała, sorry, teraz duża. Bum! 44 punkty do nowego zadymiarza, dobra. Więc zapakujmy może. Dobijmy sobie nitę na 11. Megaboksik kolejny, już nie wiem, który to w tym odcinku, ale... O! Każdy chyba zostawił łapkę, więc jest teraz spoko, bo kolejny przedmiot przed nami, a to... gadżet do sama. Po wylądowaniu na ziemię, następne zużyte pięścią łomoty same regenerują impuls elektryczny, który odrzuca wrogów. Wow! Dobra, dzięki. Przyda się na pewno. I punkty do nity. Ciach. Duża skrzynia. Póki co idzie dobrze, bo wydrobiliśmy rzeczy niezbędne do ulepszenia sama na poziom maksymalny. No i moi drodzy, 96 skrzynek przede mną. Więc chyba tutaj sobie je troszeczkę szybciej przeklikamy. Lecimy. 4 przedmioty. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Dalej nic ciekawego. Co jest? To jest najgorsze w tym openingu, że za 23 zł mógłbym już go dawno sobie kupić, bez najmniejszego problemu, a tak wszystkie te skrzynki stracę i prawdopodobnie nie wypadnie. No ale czego się nie robi dla moich widzów. Jak lubicie takie odcinki, przypominam, łapka do góry. O, jest coś! Gwiezdna moc! Pierwszy patrol! Po pełnym ładowaniu super atak groma
zyskuje 15% do szybkości ruchu. Okej, przyda się. Dobrze, że wszystkie postacie mam podniesione na minimum poziom 9. Dzięki temu już odblokowaliśmy sobie wszystkie star powery i gadżety. Teraz tylko możemy polować na nowego zadymiarza. 40 punktów mocy, dobra, dzięki. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego maksuję Nitę. Nitę maksuję dlatego, że gram sobie... Lubię grać tryb napad, o może w ten sposób. I bardzo lubię grać ten tryb Nitą, kiedy Nita dochodzi do sejfu i go mega szybko obija. A jak będę miał jeszcze na niedźwiedziu tarczę, na Nicie szybszą regenerację w postaci wyposażenia i zwiększania chyba tam HP jest, coś takiego, no to ta Nita wtedy jest mega, mega OP. Więc ładujemy ją do 11 poziomu. Dalej nic. O, wyposażonko, przyda się na pewno. Dalej nic. No gaz, gdzie jesteś, wariacie? Dawaj, już chyba 30 skrzynek otworzyliśmy, a ciebie nie widać. Aha, 40 punktów mocy. Nie, Nita. Dobra, dzięki. Pach. No co jest? To jest jakiś potężny, moi drodzy, opening, a nic nie wypada. Ale chociaż tyle dobrze, że punktów mocy sobie otwieram. Zróbmy tak. No otwieram, na dropie, przepraszam. O, jest! Jest! Tak jest! Moi kochani, nowy zadymiarz Gaz! Gaz przybywa w dawno zapomnianej, opuszczonej kolejce i uwielbia balony. Jest mistrzem w tworzeniu balonów zwierząt, które zapewniają mu zajęcie i towarzystwo. Wsparcie? Zadymiarz bardzo rzadki, 6/6, w końcu! Teraz sobie powrócimy do bieżącego sezonu. Otworzymy pakiet odznak Jesse, Tiki, Dynamike. Mamy jeszcze coś do otwarcia. Tutaj troszeczkę do odebrania golda, ale to już po odcinku poodbieram. Czy są jakieś punkty mocy, halo, do nowego zadymiarza? Oczywiście, że są 125 punktów mocy, dajmy teraz do Gasa. Wejdźmy sobie w klub. Oczywiście wszystkich chętnych, którzy grają Ligę Mocy i tak dalej, zapraszam do mojego klubu The Farrell Team. Ostatnio klub zajął drugie miejsce, więc dostaliśmy troszeczkę tych monet. Generalnie chłopaki grają. Każdy, kto jest nieaktywny, robi wypad. Mamy jedno na razie miejsce. A jeżeli grasz w ligę, chciałbyś dołączyć do klubu, który jest fajnie zżyty, zapraszam każdego. Hashtag wam się wyświetla na ekranie. Wejdźmy sobie teraz w sklep klubu i zobaczmy, co my tutaj mamy. Punkty mocy do kupienia. Możemy je sobie załadować jeszcze do Gasa. Dlaczego by nie? Kolejny punkcik. Kolejna seteczka. No i dobrze, to teraz sobie wejdziemy i ulepszymy nowego zadymiarza. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom, czwarty poziom, piąty poziom, szósty poziom, siódmy poziom. Dzięki Marshmallow za zaproszenie, ale nie tym razem. Ósmy poziom mocy i już możemy odblokować nowy gadżet, więc mega fajnie. Na pewno nagram wam odcinek, gdzie będziemy maksowali nowego zadymiarza. Super atak polega na tym, że Gus strzela strasznego, czyli tego pieska, do wytworzenia tarczy wokół siebie lub jednego z członków drużyny. Czyli dzięki temu mamy tarczę i mniej tracimy życia. A podstawowy atak to szalone balony. Gus strzela we wrogu balonami. Po wielu kolejnych trafieniach pojawi się duch. Zebrane duchy przywracają punkty życia tobie lub twojej drużynie. Okej, więc spoko. Wiemy, na czym to polega. Jedziemy z tematem. No to jedziemy, moi kochani, z tematem. Zobaczmy na początku, ile bijemy w skrzynkę. 1269, trzeci strzał, czwarty strzał i piąty strzał. Okej. Na 5 strzałów otwieramy na tym poziomie skrzynkę. Otwórzmy sobie jeszcze jedną i wjeżdżamy w oponentów, pokonać ich jak najwięcej. Zaraz zobaczymy, jak działa też ta nowa tarcza oraz nowy ultimate atak w postaci dmuchanego pieska strasznego. Jest i Rosie. Chodź, Rosie. Bomba. Druga. Wow, trzecia. Padam. Czwarta. Dobra, idę po mojego ducha, który mi da 1000 KP. Tak jest, dał mi 1000 KP. I ta Rosie dostaje. Nie, chodź tu. Nie mogę jej dogonić. O, tu jest sklepa. Wypad. Zabije mnie. Weźmie mnie, zabije. Ale są dymy. Niedźwiedź tam już się ruszył do akcji. Ona tu stoi? Nie ma jej. Kroję to. Pyk. Ta Nita chyba padła. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Shelly leży. 1000 HP. No i mamy solóweczkę z Rosą. Raz. Dwa. Trzy. No i dobra. Ja bym chciał teraz tarczę odpalić. Jak mam ją odpalić? Rzucam i co?
Nie mam tarczy. Halo, jak to się wydarzyło? Jeszcze raz, nabijmy sobie ulta. Dobra, 42 HP je zostawiłem. Jak uderzę tak blisko, to coś się wydarzy? Nie. Ja nie dostaję tarczy, najgorzej, czyli tylko w drużynie mogę dać komuś tarczę, dzięki której zwiększy im się HP, tak? Chodź, Rosie, chodź. Walnijmy ją strasznym. No trafiłem, ale jak widać, damage'a nie dostaję. I BUM! GG! Mega fajny zadrwiasz, ale muszę jeszcze coś dokładnie sprawdzić na placu zabaw. I zobaczmy, czy faktycznie mogę mieć na przykład zrespionych więcej niż jeden balon na ziemi. Bo tu jeden, jak widzicie, balon już się zrespił. Zobaczmy, czy jeszcze będzie kolejny. Jak zadaje damage, czy muszę go podnieść? Nie, pojawiają się kolejne balony, spójrzcie na to. Co ile uderzeń? Co trzy? Cztery. Co cztery uderzenia pojawia nam się balon. O kurcze, dobra. A jak teraz dam ulta, to też się pojawi balon. Uwaga, hop, bum. Jak widzicie, nie, mamy tutaj trzy balony. Idziemy teraz do góry i postaramy się ich mega dużo narespić. Zobaczymy, czy tak się da. Spójrzcie na to, zrobiłem prawdziwą fabrykę duchów. Tam jest chyba ich, nie wiem, z 10. Teraz dajmy się obić temu botowi po prawej. Okej, okay, jeszcze trochę, poproszę. Jeszcze damage'a, jeszcze. I zobaczymy, czy te wszystkie duszki się skumulują. Teraz musimy poatakować trochę, żeby nie dostać. Uwaga! Bum! Wow! W pewnym momencie dostałem 2000 HP. Czy wy to widzieliście? No to teraz oczywiście musimy zagrać tryb duo i sprawdzić, jak leczy się naszego teammate'a. Gramy z gościem, który nazywa się Sherry. Sherry Lady. Witam pana ślicznie. Spoko nawet nick. Dodał te wisienki. Fajnie to wygląda. Okej, mamy jakąś nitkę, kitkę. Chodź, nitka, kitka. Dostała. Leży. O kurczę, Rosie. Raz, dwa, trzy. Leczymy go. Jak widzicie, koło mojej tary pojawiła się tarcza przez chwilę, ale ładnie dała ulta, ładnie dała ulta. Od razu ich zorała z ziemią. Otwieramy tutaj jeszcze skrzyneczkę. Ja chcę sobie nabić jak najszybciej ulcika, żeby mógł znowu dać mojej wisieneczce dodatkową tarczę. Pyk. Tut ktoś siedzi w krzaku? Nie ma. Już wielkie starcie? Co tak szybko? Mamy Stew, on pewnie jest tylko sam jeszcze na mapie. Raz, dwa. Dobra. 11 power cubesów. O, zrespili się. To znaczy Stew się zrespił. Gdzie to jest? Jego teammate. A, to Tick był jakiś. Dobra. Ja obijam Ticka, leży. I teraz Wisienka, dojeżdżasz go, Wisienka. A ja ci daję tarczę. Jedziesz z nim. Trafił. Dostał Wisienka tarczę, zobaczcie. Ma tarczę, która dała mu prawie 2000 życia, tak? Tam była taka tarcza i te HP mu spadało. Dodatkowe HP. Kurde, zabiłem go na hitę. 3000! Wczosnek. Mega fajna postać, gaz, więc życzę każdemu z was, żebyście go sobie odblokowali jak najszybciej. Chciałem wam się jeszcze pochwalić, że Ligę Mocy już skończyłem i że udało mi się odblokować nowego zadymiarza Lole, którą sobie w tym oto momencie, moi kochani, kupujemy, bo jest przekozakiem totalnym. 25 tysięcy gwiezdnych żetonów i mamy nowe przebranie bandytka Lola. Przebranie Ligi Mocy. Sztos. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Pixie Shop, ponieważ jest przekozacka nowa kolekcja, którą się mega jaram w opór. Wszystkie linki macie w opisie. Na dzisiaj to było tyle. Ja się z wami widzę w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!